1 lutego 1943 roku Właściwie Stalingrad jest skończony, ale nie przyznają się. Ciągle piszą o bohaterskich walkach w warunkach beznadziejnych. Ani na chwilę nie wątpię w te beznadziejne warunki. Nikt nie lituje się, ani nie podziwia. Cała nienawiść ludzka skupiła się w Stalingradzie. Z zadowoleniem, z najgłębszą rozkoszą, mówi się o śmierci tysięcy ludzi, i nikomu nie przychodzi na myśl, że to też są ludzie, nawet mnie. Cała Europa okupowana siedzi w cyrku i patrzy z zimną krwią na tę straszliwą arenę. I nie zdaje sobie sprawy, że jakimś szatańskim zrządzeniem losu, piekielnym paradoksem jest fakt, że ogląda równocześnie jakby swój pogrzeb. Śmierć zdrajców Europy i jej grabarzy rację. ich największą zbrodnią jest zdrada Europy. 4 lutego 1943 roku. No, przyznali się, z fanfarami, z całą ponurością Wikingów i krzyżackim kłamstwem. Stalingrad uratował Niemcy od klęski. Stalingrad, wstrzymując na sobie potęgę bolszewicką, pozwolił na zorganizowanie obrony na tyłach, ustrzegł Niemcy od pewnej klęski. Bardzo być może. Ale na jak długo? Ale coś cośmy się ubawili, tośmy się ubawili. Madame Ginou opisując nastrój w Paryżu po kampanii moskiewskiej Napoleona, przytacza kilka okrutnych anegdot i kalamburów, które rozprzestrzeniały się wówczas po całej Francji. Przylepiano je wszędzie na murach, a nieraz wprost pod oknami Napoleona. Qu'est-ce que tu avec ton armée? Napoleon odpowiada, Żele, Żele. wymowie brzmi to jak Żele, co może oznaczać albo mamią, albo także zamrożona. Miałoby się ochotę przylepić coś takiego pod oknami Fiers kwartier. Rosjanie odebrali kupieńsk. 6 lutego 1943 roku. Idąc dziś do naszej nadwornej łaźni, na Ridi Sharonton, kupiłem po drodze kolonel Szombert Balzaka. Przeczytałem jednym tchem. Jest to długa nowela, a nie powieść. Czym jest Chamber, ten pułkownik napoleoński? który uznany za zmarłego w bitwie pod Pruską i Ławą wygrzebuje się z dołu pełnego trupów i po latach tułaczki na piechotę poprzez całą Europę przechodzi do Francji. Widmo wielkiej i krwawej epopei. Ruina człowieka walcząca z życiem, które już nie jest dla niego. Dla otoczenia to czkawka krwią. Dla niego samego to sen kończący się obłąkaniem. Ilu takich szomberów zrodzi ta wojna? Sama wojna jest okropna, ale jej rezultaty jeszcze straszniejsze. Jak długo po tej wojnie każde ze społeczeństw będzie pełne tych ruin ludzkich, ruin byłych wojskowych, ruin byłych jeńców, ruin byłych deportowanych, rozbitych rodzin, umarłych uczuć i wybitej staru młodzieży? A nad tym rozpięta pomimo wszystko aureola legendy Epopei. Każda nowa wojna rodzi się z legendy o poprzedniej wojnie. Każda wojna jest tylko dalszym ciągiem tej pierwszej. Kto wie, czy zabicie Abla nie zostało przybrane w jakąś legendę, która uwiodła następnego kaina? Mit legenda poświęcenia, Epopea śmierci nęci każde nowe pokolenie. Za kilkanaście lat Stalingrad będzie tym krzakiem gorącym, z którego obrazem przed oczami nowi młodzi zechcą iść naprzód na stracenie. Błędne koło